21 września na terenie Szkoły Podstawowej nr 13, Małej Trzynastki przeprowadzimy konkurs dla uczniów klas trzecich. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Pierwszy etap to test wiedzy ogólnej właśnie z elementarnej wiedzy poruszania się po naszym mieście. Drugi etap to plac manewrowy zaraz przy Małej Trzynastce. Przy włączonej sygnalizacji świetlnej młodzi ludzie będą konkurować, w cudzysłowie, popisywać się swoimi umiejętnościami jazdy na rowerze. Wszystko pod okiem policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej. Oprócz tego na 21 września zaplanowaliśmy działania Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego, gdzie będziemy się przyglądać pieszym, czy we właściwy sposób korzystają z wyznaczonych przejść dla pieszych, czy przechodzą po wyznaczonych przejściach dla pieszych przy włączonym świetle zielonym. To też taki elementarz. Ale nie tylko piesi będą przez nas nadzorowani. Będziemy również obserwować kierujących rowerami, czy korzystają ze ścieżek rowerowych. Będziemy również przyglądać się, a może przede wszystkim kierowcom, którzy niestety łamią te przepisy, wyprzedzając czy omijając pojazdy, które zatrzymały się przed wyznaczonymi przejściami dla pieszych. Wszystko po to, żeby po naszych drogach jeździło się spokojnie, ale żebyśmy przede wszystkim my czuli się na naszych drogach bezpiecznie.